Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj przychodzę do Was z recenzją produktu, który ma swoją premierę w katalogu numer 9 i jest na ostatniej stronie. Proszę bardzo, to jest właśnie ten produkt, jest to mgiełka utrwalająca makijaż Everlasting Makeup Sitting Mist i tak ona oto wygląda. Ona przychodzi w taki sposób do nas w opakowaniu, bez żadnych tekturowych pudełeczek, tak po prostu do nas przychodzi. No i zanim powiem Wam swoją recenzję, swoje odczucia i to, czy warto jest kupić ten produkt, czy też nie, najpierw przeczytam Wam troszeczkę, co tutaj firma Oriflame w katalogu, jakie informacje nam daje. Leciutka, przejrzysta mgiełka, która natychmiast utrwala makijaż i zapewnia nieskazitelny wygląd przez cały dzień. Dzięki technologii Flash Fix makijaż wygląda świeżo aż do 8 godzin, nawet w wilgotnych warunkach i gdy się spocisz. Bardzo fajnie jest, oczywiście jak większość naszych produktów, ten kosmetyk ma również testy konsumenckie. I tutaj właśnie podczas tych badań wyszło, że 91% kobiet, które używało ten produkt, mówi, że mgiełka pomaga zapobiegać rozmazywaniu się i ścieraniu, dzięki czemu makijaż wygląda tak, jakby został właśnie zrobiony, a 2% więcej, czyli 93% kobiet potwierdza, że mgiełka jest na tyle lekka, oddychająca, i że nie czujemy jej na skórze. Absolutnie zgadzam się z tymi testami, które tutaj zostały przeprowadzone, czyli faktycznie mgiełka jest bardzo lekka, ten atomizer, ta pompka daje bardzo lekką mgiełkę. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Mgiełka jest na tyle lekka, na tyle precyzyjna, że nie zostawia żadnych kropli, które by rozmazały nam w jakikolwiek sposób makijaż. Tak więc tutaj pod tym względem na pewno super. No ale teraz, pomaga zapobiegać rozmazywaniu się? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi, makijaż przedłuża swoją trwałość do 8 godzin, dokładnie tak jak tutaj firma napisała. To nie jest produkt, który utrwali Wam, nie wiem, na zawsze, że tak powiem. No nie, to jest produkt, który do 8 godzin nam tylko przedłuża trwałość makijażu i faktycznie spełnia on swoją rolę. Co tutaj jeszcze? Rozmazywać, no to już wiemy. No i teraz z tym ścieraniem. Dziewczyny kochane, to jest tak. Jeśli używamy dłoń, czyli nie wiem, podpieramy się, robimy, witamy się tak i przytulamy się do kogoś, to na pewno faktycznie tutaj nie będziemy tego makijażu ścierać, ten makijaż zostaje na swoim miejscu, na pewno tutaj przedłuża tą trwałość. Natomiast jeśli mamy katar i na przykład używamy chusteczki higienicznej, czyli dość mocno tą chusteczką higieniczną przy tym nosie wykonujemy działania, no to tutaj już tego nie przytrzyma. Tutaj faktycznie troszeczkę się ściera nasz makijaż, nasz podkład i tutaj musimy być świadome tego, że to zależy o jakim ścieraniu tutaj mówimy. Natomiast generalnie jeśli chodzi o taki, że tak powiem, użytku codziennego, nie wiem, takie dotykanie się, to na pewno przedłuża jak najbardziej trwałość makijażu. I tutaj oczywiście robimy makijaż, jak go używać. Robimy makijaż, spryskać w odległości, to już Wam pokazałam, tak, dwukrotnie naciskając pompkę. Jeśli masz skórę tłustą, to jeszcze w strefie T. Ja, jak widzieliście, po prostu nie patrzę na to, po prostu jakkolwiek spryskuję ten makijaż. No i na pewno jest to produkt, który w tych warunkach, jakie teraz mamy, czyli w momencie, kiedy jest lato, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, no to faktycznie to jest produkt niezastąpiony dla cery tłustej. Natomiast dziewczyny, to nie jest produkt, który, jakby Wam to powiedzieć, to nie jest produkt, który zatrzyma wydzielanie sebum, to nie jest produkt matujący. To nie. Do tego są bibułki matujące, czyli w momencie, kiedy to sebum Wam wyjdzie, trzeba bibułkami matującymi sobie nadmiar sebum zebrać i makijaż nadal macie nieskazitelny na swoim miejscu. Natomiast ja zauważyłam, używając tego produktu, zauważyłam, że to sebum wydziela mi się troszeczkę później, tak jakby jakoś troszeczkę matowiła ta mgiełka. Mimo że tutaj nie ma nic takiego napisanego, to ja mam wrażenie, że trochę później to ten efekt tego świecenia się mam trochę później w momencie, kiedy używam tego produktu w stosunku do dnia, kiedy tego produktu w ogóle nie używam. No i teraz, cena promocyjna tego produktu to 19,99, akurat w katalogu numer 9. Natomiast cena standardowa tego produktu 29,90. No i teraz, dziewczyny,
gdyby mi się skończył ten produkt, a jest lato i zależy mi na tym, żeby fajnie wyglądać, to ja wydałabym 29,90 za ten produkt, jak najbardziej. Uważam, że ten produkt jest tani w stosunku co do jakości. Jestem zaskoczona trochę nawet tym, że ten produkt jest taki tani w cenie standardowej, bo 29,90 to naprawdę uważam za taką mgiełkę, to jest tanio. Tym bardziej, że to jest wydajne, bo zauważcie, że ta mgiełka jest naprawdę na tyle delikatna, że na pewno będzie produkt wydajny. No a jak jesteście jeszcze w klubie, no to w cenie standardowej macie 23 zł, no więc wydaje mi się, że naprawdę produkt warty jest tych pieniędzy, które tutaj firma nam proponuje. Także generalnie polecam tą mgiełkę utrwalającą makijaż Everlasting, ponieważ no na pewno dziewczyny będziecie zadowolone. Nie wiem jak to jest z osobami, które mają skórę suchą, to tym bardziej wydaje mi się, że cały dzień spokojnie, jeśli macie skórę suchą, cały dzień myślę, że makijaż będzie Wam się bezbłędnie trzymał, cienie, wszystko będzie osadzone jak należy. Oczywiście ja nie mówię tutaj o pomadkach dziewczyny, bo nie dajmy się zwariować, pomadki w momencie kiedy jemy, no to one się wycierają i nie oszukujmy się. Chyba, że umiecie tak jeść albo jecie takie potrawy, które no, że tak powiem, tą pomadkę utrzymają, ale tak myślę, że raczej nie. Natomiast jeśli chodzi o makijaż oczu, twarzy, jak najbardziej. Generalnie, bo już się tutaj rozgaduję, gadam już podwójnie to samo. Generalnie polecam, naprawdę polecam, nawet w cenie standardowej, zakup tej mgiełki, ponieważ to będą dobrze zainwestowane pieniądze w Wasz makijaż. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.